Hejka wszystkim w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy, ubraniowy, no wiecie o co chodzi. I chciałabym Was bardzo, bardzo serdecznie na niego zaprosić, ale zanim zacznę, chciałabym Was też zaprosić na zakupki do Vinted. Mam nadzieję, że kojarzycie tą aplikację Vinted, w której właśnie się sprzedaje, kupuje ubranie. No i ja jestem tam, tu będziecie mieć pokazane to moje ubrania. I ja jestem właśnie tutaj na tej aplikacji zarejestrowana pod nazwą Mona5Girl, czyli tak jak mój kanał. I jeśli jesteście zainteresowani jakimś kupnem czegoś ode mnie z mojej szafy lub szafy mojej mamy, bo też moja mama też chce pozbyć się kilku rzeczy, więc jeśli coś Was zainteresuje, wpadajcie, piszcie, kupujcie, no i piszcie później komentarze, dobre. No, wracajmy do filmiku, którym Was dzisiaj chcę ugościć. Jest to właśnie haul zakupowy i właśnie zaraz Wam pokażę, co ja kupiłam. Tutaj takie będą przebłyski tych jak wyglądałam w tych ubraniach, więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, którą mam, to jest taki to jest dres góra i dół, o takie. Zaraz Wam wszystko pokażę, tutaj będzie pokazane, tak jak mówiłam. Spodnie takie fioletowe, fiołkowe, fioletowe, raczej takie delikatne tego. I mają napis taki, oczywiście tu mają Youngstars, bo te dresy są z Youngstars Wear, bo postanowiłam, że to jest bardzo szczytny cel, który jest właśnie przy Youngstars Wear, że jeśli kupujecie coś właśnie na Youngstars Wear, to chyba 10% albo 5%, właśnie nie pamiętam dokładnie, więc nie chcę Was zmylić. Jakiś tam procent z tych zakupów idzie na leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Więc to jest bardzo szczytny cel, więc postanowiłam, że sobie właśnie kupię takie ubranko. I ono jest, powiem tak, ono jest bardzo ciepłe, więc jeśli chcecie i... Więc nie, raczej nie polecam na takie gorące dni, bo to jest raczej na takie chłodne dni. To znaczy ta bluza przynajmniej, ona jest z kapturem, nierozpinana. Spodnie są na górze gumka i na dole gumka, a jeśli chodzi o bluzę, to jest właśnie Youngstars Wear i to jest L-ka, bo niestety nie było M-ki. Jeśli chodzi o spodnie, to jest M-ka. M-ka czy L-ka? Nie, przepraszam, to jest L-ka, bo też nie było M-ki, ale ogólnie spodnie są bardzo dobre. Pasują dla mnie, więc L-ka to jest, bo ja normalnie noszę M-kę, więc L-ka to jest lit. Bluza mogła być trochę mniejsza, ale... No i ja mówiłam, tak, gumka na dole, gumka na górze, więc jest spoko. Kolejną bluzką jest bluzka taka typu crop top z Egurola Storm, którą, to jest M-ka, którą akurat ja nie kupiłam, dostałam na urodziny, więc dlatego takie pomieszane, to są takie jakby nowości w mojej szafie, można by tak powiedzieć. Nowości w mojej szafie i to są właśnie takie. Ona jest takim crop topem, tu na dole jest, z boku są takie jakby gumki i ogólnie jest dobra, więc bardzo taka sportowa. Jak na razie ja nie noszę ją na zajęcia taneczne, ponieważ mój brzuch jeszcze nie jest taki, jak powinien być. Kolejne spodnie są z taką, o takim. I tu jest gumka, i tu jest gumka. Są z Shein. Nie wiem dokładnie, jak to się czyta. Ale pomyślałam, że oprócz tego, że mam z Sheena właśnie spodnie, to mam jeszcze tego popsocketa, też z Shein.
Bo właśnie szukałam po pierwsze popsocketa, znalazłam w Shein, więc przy okazji zobaczyłam jakieś tam spodnie i właśnie miałam ochotę kupić jakieś spodnie, które będą dobre, jak będą cieplejsze dni, bo moje spodnie, jak są cieplejsze dni, to ja jestem spocona jak... Nieważne, jestem po prostu spocona i pomyślałam, że właśnie te będą i się dobrze, tak dobrze myślałam, bo one są ogólnie... Są dobry materiał, jeśli chodzi o takie cieplejsze dni, bo ja się nie pocę w nich, ale minus jest taki, że one, jakby to powiedzieć, szybko się gniotą, więc po każdym praniu czy wyjęciu z szafy raczej trzeba je wyprasować. Kolejne spodnie są akurat z Pepco. Ostatnio byłam z mamą Pepko i tak sobie myśleliśmy, a dobra, że brakuje mi takich spodni domowych, albo na przykład na tańce, albo gdzieś tam, jakbym właśnie wychodziła i coś sportowego bym robiła, na przykład, to nie mam właśnie takich spodni, więc ja już mam tutaj takie. Tutaj jest lekka gumeczka, ale jej prawie nie czuć. Tu też jest gumeczka i one są bardzo takie... napis mają fitness, nawet nie zauważyłam. I właśnie one są bardzo dobre i bardzo mi pasują, więc polecam. Kolejną bluzą jest bluza, którą kupiłam w Bershce. To jest ta. Z napisem Los Angeles Lawyers. Lovers, przepraszam. Lovers, czyli zakochani, no nieważne, nie będę tłumaczyć. I ogólnie jest bardzo dobra, tylko ona jest trochę za szeroka. Więc, ale pomyślałam, że na takie jak będzie mi właśnie, będę miała bluzkę, bluzę i jeszcze będzie mi na przykład bluzkę i załóżmy, że jak będę miała bluzkę i będzie mi chłodno, to sobie nałożę i będzie mi wtedy cieplej właśnie, jak będziemy wychodzić na przykład w cieplejsze dni, na przykład na plażę, idąc bulwarami albo gdzieś tam, będzie trochę zawieje, to będzie ona dobra. Kolejną bluzą swetrem, który mam, jest to golf szary. Niestety z tym, czego ja średnio lubię, czyli podgardłowiec, taka można tego. Jest on, zaraz wam powiem, z Hand M-u i to jest chyba, to jest MK. Więc bardzo taki lekko przezroczysty jest, jakby można takie, dobra, może nie taki przezroczysty, ale jest bardzo ciepły i takie na też chłodniejsze dni będzie bardzo dobry. No i ostatnią bluzą, którą mam dla was w tym filmiku, jest bluza rozpinana z Adidas. I to jest MK i ona jest właśnie taka fajna, rozpinana, więc ona mi się przyda też, jak będę musiała gdzieś wyjść, albo będę gdzieś potrzebowała czegoś, więc ona jest bardzo taka fajna. No i to jest wszystko już, co wam chciałam powiedzieć. Przypominajka. Pamiętajcie o tej aplikacji Vinted i tego, co mam tam, że możecie zobaczyć, co ja tam sprzedaję, więc jeśli jesteście zainteresowani, to wpadajcie, kupujcie i wpadajcie, zobaczcie i kupujcie. Poza tym chciałabym wam bardzo podziękować za to, że oglądacie moje filmiki. Piszcie w komentarzu, może zaczniemy taką grę integracyjną. Napiszcie w komentarzu, skąd jesteście. Ja jestem z Warszawy, więc wy napiszcie, skąd jesteście. W jakiej miejscowości jesteście. Do zobaczenia wkrótce i pa, pa!